się wyprawia, to jest taka samowola, takie sobie państwo, arogancja władzy, że człowiek, zwykły człowiek w ogóle się nie liczy w tym układzie. To jest skandaliczne zachowanie, że w ramach reperkusji dla niepokornych mieszkańców wyłączają wam prąd. Nie wiem, jakim cudem Tauron w tej chwili zrywa umowy z mieszkańcami na dostawę. No to nienormalne zachowanie Urzędu Miasta. Przecież Urząd Miasta, urzędnicy, łącznie z burmistrzem na cele, żyją z waszych, proszę państwa, pieniędzy. A burmistrz powinien się zastanowić, że jego kadencja się kończy. Kogoś wreszcie trzeba za to rozliczyć. I to nie jest groźba. Zapewniam pana, że ja jestem konsekwentny w działaniu. Na kolejnym spotkaniu dotyczącym przebudowy drogi i genialnego pomysłu Urzędu Miasta, który z drogi prywatnej chce zrobić autostradę. Proszę państwa, założenia koncepcyjne, które już kosztowały kupę pieniędzy, są w ogóle nie do pomyślenia. To jest paranoja to, co Urząd Miasta robi. Doszło do spotkania z mieszkańcami. Oczywiście pan burmistrz nie raczył przybyć, bo tu gryzą w oczy ludzie. W związku z powyższym nie ustalono nic na tym spotkaniu, dlatego że urzędnicy delegowani na to spotkanie nie byli upoważnieni przed burmistrza do podejmowania jakichkolwiek decyzji wiążących. W związku z tym udałem się do Urzędu Miasta i w obecności kierownika do spraw rozbudowy czy coś takiego i jego pracownika przedstawiłem stanowisko państwa, przedstawiłem te wasze deklaracje, gdzie stanowczo żeście się sprzeciwili zawłaszczeniu waszych nieruchomości w postaci drogi. No to mi powiedzieli tak, że trudno, no, to będziemy tak robić, że zrobimy drogę w trzech odcinkach. Od DK do końca cmentarza droga będzie w parametrach takich, jak przewiduje koncepcja i projekt. Od cmentarza do potoku będzie droga nieruszana w ogóle, bo się mieszkańcy najwięcej sprzeciwiają, a od potoku do Księżego Lasu, czyli do Góralskiej Drogi, ta droga będzie zaś szerokości tych parametrów, które są ujęte w tym w koncepcji. Jedynie co odstąpili od tego, to tych koncepcji, to jest ominięcie kościoła, tylko ma iść po nowym szlaku, ta droga po starym szlaku. I nie jest w planie wyburzenie tego domu, który miał być wyburzony. No ale to nie jest załatwienie sprawy, ponieważ dalej to narusza interesy pozostałych mieszkańców. Ja praktycznie, proszę państwa, oświadczyłem, że gdyby tylko chodziło o to, a zostałem sprowokowany przez syna do tego, żeby bronić interesu, to ja bym powiedział tak, ja swoje załatwiłem. Mój syn jest zabezpieczony i część mieszkańców na tej właśnie nieruszanej drodze. Ale proszę państwa, dochodzi już do tego, to jest skandaliczne zachowanie, że w ramach reperkusji dla niepokornych mieszkańców wyłączają wam prąd. Nie wiem, jakim cudem Tauron w tej chwili zrywa umowy z mieszkańcami na dostawę, to można nazwać zerwaniem umowy, dlatego że koncepcja, że dopiero ma podłączą w 2023 czy 2024, to jest nie do przyjęcia, bo na tej bazie państwo budowali swoje nieruchomości. I pozbawienie w tej chwili ludzi prądu, nie mówiąc o tym, że parametry tego zasilania na elektrownicy są skandaliczne, no to jest, ja nie wiem, ja podejrzewam, że jest to pewien układ, żeby tych niepokornych mieszkańców zmusić do tych ustępstw, żebyście mogli, proszę państwa, zaspokoić, ja się nie boję wyrazić, nienormalne zachowanie Urzędu Miasta. Przecież Urząd Miasta, urzędnicy, łącznie z burmistrzem na cele, żyją z waszych, proszę państwa, pieniędzy. Oni mają chronić wasze pieniądze. Jeżeli oni twierdzą, że oni w związku z uporem mieszkańców nie będą naprawiać drogi, nie będą administrować, bo nie wolno im prywatnych dróg, no to na co biorą podatki, ja się pytam. A pan jako pełnomocnik, czy ma pan wiedzę, ile do tej pory urząd przeznaczył pieniędzy na koncepcję przebudowy tej drogi? Konkretnie już wydatkowali około 200 tysięcy złotych za tą koncepcję, którą robił jakiś projektant z Zakopanego. I podpisana jest umowa z projektantem w granicach około 250 tysięcy złotych.
No oczywiście urzędnicy w urzędzie twierdzą, że nie zapłacą na razie ani grosza, że projektant dopiero dostanie 40% wartości tej, jeżeli zostaną warunki spełnione i zacznie się inwestycja. No to dla mnie to jest nienormalne, proszę Państwa, bo nie wierzę, że mając podpisany wygrany konkurs na 250 tysięcy, żebym czekał. A co będzie, jeżeli nie dojdzie do skutku? No właśnie, a co będzie, jeżeli ta droga dojdzie do skutku? Jaki jest w ogóle sens budowania drogi, która w jednym miejscu jest zwężona, w drugiej jest poszerzona? Czemu to wszystkiemu służy? To też, proszę Państwa, złożyłem pismo do urzędu w dniu dzisiejszym i nie bałem się użyć słowa, że to upór to ktoś, kto jest geniuszem, albo może eugeniuszem, bo takie idiotyzmy to tylko można spotkać, no w Choczni też między innymi. No. To jest idiotyzm. No, rany boskie, jak można ludzie, jak można robić od DK 52 do cmentarza drogę o parametrach takich 5-metrowa plus 2 metry chodnika, no to jest 7 metrów. Od cmentarza do potoka ma być nieruszana droga i od potoka do ulicy Góralskiej ma być w tych parametrach, tych, które są przewidziane koncepcji. To jest idiotyzm. No ludzie, no, a ja oszczegółem, że jeżeli dojdzie do takiej koncepcji i zaczną tą drogę budować, zbudują, to mieszkańcy tego odcinka, który jest wyłączony, jak to się mówi, spod jurysdykcji Urzędu Miasta, zablokują tą drogę i skłócą społeczeństwo Choczni, tu wasze społeczeństwo, bo nie wpuszczą, z tej strony nie wpuszczą do centrum Choczni i na odwrót, z tamtej strony nie wpuszczą ten. Ludzie chcąc na przykład z tych domów dojechać do centrum Choczni, będą musieli odjeżdżać przez Ładowice i na odwrót. Kto przy zdrowych zmysłach takie idiotyzmy może zaprojektować? Nie mówiąc o tym, że urzędnicy, którzy przyszli na spotkanie, nie byli w ogóle przygotowani merytorycznie do dyskusji z mieszkańcami. Ale właśnie jak to było z tym spotkaniem, ponieważ mieszkańcy dowiedzieli się w ogóle o przebudowie tej drogi jakimś dziwnym trafem. Mieszkańcy dowiedzieli się z internetu, że droga będzie budowana, no i zaczął się ten ruch społeczny. I na dzień dzisiejszy, po spotkaniu właśnie z projektantem, gdzie już tam były te pewne jakieś tam kosmetyczne zmiany w stosunku do założeń tej budowy drogi, to złożyli deklarację do Urzędu Miasta. W pierwszej fazie to było ponad 50 tych deklaracji, a w drugiej fazie jeszcze dostałem 18 dokładnie pełnomocnictw do reprezentowania i wszyscy ci mieszkańcy kategorycznie się nie zgadzają na jakiekolwiek działania w tym zakresie. Kategorycznie. Proszę Państwa, artykuł 64 Konstytucji wyraźnie mówi, jest święte prawo ochrony własności. A powoływanie się przez urząd i urzędników na specustawę, która pozwala im robić coś, co im żywnie podoba, jest nieprawdą. Ponieważ ustawa zasadnicza, jaką jest konstytucja, nie może być naruszona przez jakąkolwiek ustawę rzędu niższego. No i proszę Państwa, nawet o dziwo ksiądz, proboszcz w tej parafii, na tym spotkaniu w czerwcu to było, stwierdził, że skoro przyszło tyle mieszkańców, i on się liczył z tym, że mogą być jakieś kontrowersje pomiędzy mieszkańcami, że mogą być za, mogą przeciw. Mówi, skoro nie ma ani jednego głosu za tym, żeby dokonywać tej inwestycji, to spotkanie jest niepotrzebne zupełnie. To niepotrzebne. A Tauron w tej chwili, odmawiając przyłączy prądu, powołuje się właśnie na to, że nie ma uregulowanych praw własności. No i fakt. Ale proszę Państwa, a co się dotychczas działo? Jakoś nie przejmowali tym, że nie było uregulowanych praw własności. Są słupy, są linie, ludzie na tych odcinkach mają prąd, tu nie będą mieć. Kto będzie za to odpowiadał? Kto będzie ponosił koszty konserwacji tych domów, które będą stały? Bo przecież nikt nie zamieszka w dzisiejszych czasach przy świeczce. No przecież to jest paranoja, no ja nie wiem, ale co najgorsze, że ja podejrzewam, że czynniki, które sprowokowały tę sytuację, nie chcą w ogóle rozmawiać z mieszkańcami. Wysługują się urzędnikami, ja wiem, jest takie przysłowie, że kowal po to ma kleszcze, żeby sobie rąk nie parzył, no ale myśmy chcieli rozmawiać z kimś, kto ma jakiś głos decydujący, a oni się odżegnują, mówi, my nie mamy żadnego pełnomocnictwa, upoważnienia, żeby składać jakieś deklaracje, wiążące deklaracje.
czy w ogóle ktoś z urzędu z państwem rozmawiał? Czy burmistrz spotkał się z kimkolwiek? Nie było wcześniej. Ja czekam na wiadomość i jestem umówiona i co jakiś czas się tam odzywam, więc myślę, że ktoś da mi znać. Czekam cierpliwie. Proszę Państwa, ja jeszcze jedno mogę tylko dorzucić, że jest to, zabrali się za sprawę, nie mając uregulowanych prawnych stosunków własnościowych. I tu jest cały problem. Bo proszę Państwa, gdyby ktoś z urzędu, czy burmistrz, czy sołtys nawet, czy wójt rozmawiał z mieszkańcami, być może, że byłby wypracowany jakiś konsensus, nie? Bo można by było wziąć pod uwagę interesy jednej i drugiej strony, na co się powołują w tej chwili, że oni bronią interesu 7 ludzi, bo 7 ludzi wyraziło zgodę na to, a pozostali, nie? Że oni muszą brać pod uwagę, no ale dobrze. Przede wszystkim są to ludzie, którzy są na tym odcinku, od potoku do księżego lasu. A dlaczego nie biorą pod uwagę interesu ludzi koło cmentarza? Jest to miejsce kultu religijnego, jest to kościół, jest to okolica wszystkich świętych czy coś, przez to tu by ludzi chodzą. Kto, proszę Państwa, bo tam w założeniach koncepcyjnych jest, że ta droga ma mieć obciążenie 3,5 tony i 30, ograniczenie do 30 km. Gdzie oni postawią posterunki policji, żeby pilnowały tego? No przecież to jest, ja nie wiem. 40 ograniczeń. No, czy, no ale to no, dobrze. Ale droga wewnętrzna. Ale tak. 40 ruch. I nagle się w urzędzie miasta... Do 40 km. Droga wewnętrzna. Tak. I droga wewnętrzna. I to teraz jest. Do 40, jeszcze jedno pytanie. Jeżeli oni w tej chwili mówią, że nie będą, jeżeli mieszkańcy się nie zgodzą, nie będą administrować, nie będą... żadnych nakładów, bo podobno im nie wolno, być może, że tak jest, to proszę Państwa, to jak to się ma do tego, że dotychczas było oświetlenie, odśnieżanie, no to co to znaczy? No to popełnianie w takim razie przestępstwo. Proszę Państwa, sprawa, jeżeli dalej będzie trwał zdecydowany upór władz miasta, to sprawa się rozbije o regionalną tą Izbę Obrachunkową. Raz. A po drugie, oprócz tu, że jesteśmy na tym spotkaniu i to ja zawiadomię telewizję publiczną, żeby ten problem poruszyła na antenie całej Polski. Bo to, co w tej chwili się wyprawia, to jest taka samowola, takie sobie państwo, arogancja władzy, że człowiek, zwykły człowiek w ogóle się nie liczy w tym układzie. Przecież ktoś, kto podejmuje taką decyzję, żeby zrobić drogę 1800 metrów, bo taka jest planowana, i wyłączyć z tego odcinek 700 czy 600 metrów, to jest gorzej, to jest paranoja. To jest paranoja. Bez Bakuta to Konanych to będzie, że tu jest szeroka, nie. Tam jest szeroka i potem połączymy tak, resztę. Tak, no to metody faktów dokonanych już zaczynają być widoczne w postaci właśnie wyłączenia tej drogi, żeby skłócić mieszkańców, w postaci odcinania prądu. Przecież tu w nocy się wam nie świeci. Nie. A płacicie Państwo podatki? No to... Nie mogę Was namawiać do nieposłuszeństwa obywatelskiego, ale chyba każdy wie, co ma zrobić. Nie będzie. Że po prostu oczyszczalnie ścieków są wzdłuż, nie? No i nie będą robić kanalizacji. No i zaraz po tym dostaliśmy kontrolę. Ja dostałam, sąsiad dostał i następne kontrolę z Urzędu Miasta odnośnie ścieków. Ale im się nie udało, bo wszystko no. Ale dobrze, jeżeli oni Wam tym sposobem chcą Was zastraszyć. Zastraszanie po prostu. No, jeżeli chcą Was zastraszyć, że już w tej chwili zaczynają kontrolować gospodarkę ściekową, to jak się to ma do tego, że w ogóle w koncepcji, w tym projekcie nie ma kanalizacji sanitarnej, tylko jest kanalizacja deszczowa? No to gdzie tu jest konsekwencja, proszę Państwa? No brak konsekwencji. Mówię Państwu, dlatego oni nawet, była taka koncepcja, bo ja słyszałem, żeby indywidualnie z Wami rozmawiać, czy Was do urzędu, było, że... No, bo indywidualnie ale była taka próba, prędzej zastraszać można. I w związku z tym albo tak. By na zasadzie obiecanki casanki, albo na zasadzie kija je marchewki. A to w tym, proszę Państwa, jedno jest pewne, to już nie są te czasy, społeczeństwo już jest prawnie wyedukowane, może nie w szerokim zakresie, ale podstawowe prawa zna i umie tych praw bronić. I do końca, ja zapewniam władze miasta Wadowic, że do końca ten temat będzie drążony i nie uda się im
raz, że skłóci społeczeństwa, a drugie, tą samowolę, którą oni chcą podjąć, nie uda się im zrealizować. A raczej nas zjednoczyli. No dokładnie. Raczej nas zjednoczyli odnośnie tego. Jeszcze jedna tego. Uwaga. Pan burmistrz powinien się zastanowić, że jego kadencja się kończy. A państwo już na pewno, ja dalej mówię, ja nie nawołuję, tylko, proszę państwa, kwestia tamtym razem, żeście zagłosowali deklaracjami, a w niedługim czasie zagłosujecie państwo nogami. Będziecie wiedzieli, kogo wybrać na włodarza gminy i na włodarza i na burmistrza. Wasza sprawa. Ja praktycznie mówię, ja tylko miałem chronić interesów indywidualnie syna. Zgodziłem się was państwo reprezentować i będę to robił do końca, jeżeli chodzi o to.